Can I be your superhero? Superhero. Now to the next one. Siema, witajcie. Jesteśmy na Nowogardzie ponownie. Dwa dni temu tu byłem, no wpadły dwa złotka, z tym, że woda była bardzo brudna. Dzisiaj widzę, że już jest trochę czyściejsza, czystsza, ale zobaczymy głębiej. Także do pierwszego dołka, nie będę przedłużał. Słuchajcie, jak wam podobać się będzie filmik, to dajcie suba i lajka. Dzięki. Wychodzimy z wody. Bateria pneumo prawie skończona. Opadł nam jeden złoty pierścionek, taki malutki. No co, idę po sito i pobrudzimy trochę w wodzie. Także do zobaczenia za chwilę. Sygnał 20 groszy 2020, taki dziwny sygnał był. No i dobra, lecimy dalej. Elegancko. Mamy dużą spinkę do włosów. Mamy 50 groszy. Kolejne 50 groszy. 20 groszy PRL. Setny PRL dzisiaj chyba. 20 groszy. Coś dzisiaj mało biżuterii, tylko tam to wpadło i cisza. Mamy kawałek łańcuszka, ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć resztę, zobaczymy. Zobaczcie, mamy następny kawałek i bransoletka. Ale niestety to jest jakiś nikiel. Coś w tym stylu, bo to nawet nie jest srebro. Także mamy kawałek biżuterii. Dobra, lecimy dalej. 50 groszy PRL. Następny. Zobaczcie, jestem po kolana w wodzie. Patrzcie, co ludzie zostawiają w wodzie. No przecież to się w głowie nie mieści. Żyletka. Kurde, no przecież na tej głębokości dzieci się kąpią. Ja nie rozumiem. Masakra po prostu. Mamy 50 groszy i powoli będę wychodził. Jestem tutaj przy samym wyjściu. No, no złoto jest.
złoto jest, ale nic poza tym. Myślałem, że dzisiaj będzie lepiej. Niestety głębiej nic fajnego nie wpadło. Jakiś tam kawałek jakiegoś naszyjnika w kształcie pajęczyny, ale nic poza tym. Dobra, chyba widzimy się na podsumowaniu. Siema. Jesteśmy już na podsumowaniu. Pokażę wam, co się udało dzisiaj znaleźć. Zobaczycie sami. Mamy naprawdę sporo śmieci. Gdyby jezioro było czystsze, to znaczy gdyby woda była czystsza, tych śmieci byłoby o wiele więcej. Sporo monet współczesnych i z PRL-u. Taka pajęczyna, zawieszka, kluczyk, żyletka. To naprawdę tutaj w tym jeziorze to jest chyba moja druga żyletka. Masakra po prostu. To też tak, tam w takim miejscu, gdzie się często mogą kąpać dzieci, czyli gdzieś do kolan. No i wpadło nam złoto. Zobaczcie, jakie ładne, śliczne złoto. Malutki, drobny pierścionek. Ma punce. I ma takie oczko. Aczkolwiek nie wiem, co to za oczko może być. No jest pierścionek, jest złoto, jest elegancko. Dobra, także tym oto akcentem kończymy dzisiejszy dzień. Ja zapraszam was do subskrypcji i oglądania moich poprzednich filmów. Także do następnego, trzymajcie się, cześć.